Radny miejski Zenon Drewa w imieniu klubu Porozumienie na Plus złożył interpelację mającą na celu upłynnienie ruchu kołowego przy wjeździe do miasta od strony osiedla Staszica i specjalnej strefy ekonomicznej. Chodzi przede wszystkim o znalezienie recepty na korki, które tworzą się przy wyjeździe z ulicy Malinowskiej. Utrudnienia wjazdu do miasta od strony osiedla Staszica sprowadzają się do tworzenia korków w dwóch miejscach i dotyczą głównie tych okresów dnia, w których udają się do domu pracownicy specjalnej strefy ekonomicznej, zwłaszcza Flexa. Ulica Czadkowska i Łąkowa prowadzi w kierunku Starego Miasta. Tu tworzą się korki u zbiegu trzech wiaduktów i ulic Gdańskiej 1 Maja. Jednak jeszcze większe natężenie ruchu i większe korki tworzą się przy wyjeździe ulicą Malinowską na drogę krajową 91. Tu kumulują się pojazdy pracowników strefy ekonomicznej i mieszkańców miasta korzystających z centrum handlowego przy Kauflandzie, które niebawem się znacznie powiększy, ponieważ wykańczany jest nowy obiekt. Popołudniami tworzą się tu duże korki. Także przy handlowych godzinach szczytu poruszanie się w tym rejonie będzie z pewnością uciążliwe. Jest bardzo duże obciążenie komunikacyjne na ulicy Malinowskiej i na wyjeździe na Stare Miasto, a bezpośrednio dotyczy to jakby trzech grup. Pracowników, którzy pracują w zakładach, które ulokowały się tam w strefie, mieszkańców osiedla Staszica i wszystkich kupujących w Kauflandzie i tym multipleksie, multiboksie, który teraz powstaje. Bardzo trudno, szczególnie w godzinach szczytu, jest przebrnąć przez główne kierunkowe skrzyżowania. Rzeczywiście jest problem głównie skrzyżowania ulicy Malinowskiej i drogi 91 i wyprowadzenia tego ruchu nie tylko od zakładu położonego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, czyli Flexa, ale też i tych innych zakładów, ale też wyprowadzenia ruchu z pewnego, no, można powiedzieć, centrum handlowego, które się w tej chwili powstało wokół Kauflandu, oraz wyprowadzenia ruchu też z tego obszaru przez ulicę Kwiatową do ulicy Gdańskiej. Rzeczywiście tutaj w godzinach szczytu mamy duże korki. W interpelacji klub Porozumienie na Plus proponuje utworzenie zespołu specjalistów, który mógłby zająć się sprawą. Na początek doraźnie, ale też poszukać rozwiązania problemu na przyszłość, znaleźć właściwą inwestycję. Przede wszystkim powinni to być fachowcy, czyli to pan prezydent ze swoich służb tutaj powinien wydelegować osoby, a myślę, że jedna, dwie osoby z rady też by się tam przydały, szczególnie te, które są zainteresowane najbardziej tym problemem. Czyli radny z działek Staszica, ewentualnie może radny któryś z Suchostrzyk albo ze Starego Miasta. Wstępne propozycje rozwiązania problemów są. Jak zdaniem prezydenta i byłego wiceprezydenta można udrożnić ruch we wspomnianych newralgicznych miejscach? Tak na gorąco z tego, cośmy rozmawiali na klubie, to byłyby takie wyłączenia, czyli pasy do prawoskrętów. Ewentualnie może skomunikowanie dróg tak, aby wyłączyć lewoskręty, no i poprawa stanu nawierzchni dróg, szczególnie ulicy Kwiatowej, która jest teraz takim ciągiem komunikacyjnym objazdowym dla tych, którzy chcą wyjechać na ulicę Gdańską. Prezydent Pobłocki zgadza się, że ułatwienie wyjazdu ulicami Kwiatową i Sadową może sytuację poprawić. Skrzyżowanie ulicy Sadowej z ulicą Gdańską, czyli to przy Biedronce, będzie przebudowane przy okazji remontu ulicy Gdańskiej. Czy tam znajdą się trzy pasy? Będzie zaprojektowany i wykonany prawoskręt w kierunku drogi 91. Jeżeli chodzi o ulicę Malinowską, w tej chwili trwają takie wstępne analizy tego problemu. Natomiast generalnie chcemy zrobić analizę z udziałem firmy specjalistycznej zajmującej się inżynierią ruchu, która nam podpowie, co można byłoby zrobić, aby poprawić tą sytuację. Natomiast generalnie trzeba pamiętać o tym, że w godzinach szczytu wszystkie ulice się korkują i tutaj jakby dużej poprawy nie będzie. Myślę, że zmiana taka generalna w tym rejonie nastąpi wówczas, kiedy wybudujemy nową ulicę, która będzie łączyła dworzec kolejowy z ulicą Kwiatową.
na zapleczu wydawnictwa pomorskiego i na zapleczu cmentarza. I ona w sposób radykalny poprawi sytuację, jeżeli chodzi o obsługę tego centrum. A co z wyjazdem od strony ulicy Czadkowskiej Łąkowej w kierunku Starego Miasta? Wyjazd ulicą Czadkowską w kierunku Starego Miasta to jest wyjazd przez wiadukty. Tutaj mamy sytuację bardzo skomplikowaną. Mamy wiadukt na ulicy 3 Maja, który to wiadukt jest w bardzo złym stanie technicznym. Przypomnę, że w okresie, kiedy był jeszcze własnością powiatu, powiat go przynajmniej chyba dwukrotnie zamykał dla ruchu samochodów osobowych. Stąd też znowuż jakby poprawa obsługi w tym kierunku wymagać będzie dużych nakładów finansowych. Od razu uprzedzam, to nie jest sprawa tej kadencji, ani prawdopodobnie przyszłej. Czy ruch będzie płynniejszy po wybudowaniu ronda u zbiegu wiaduktów? Takie rozwiązanie jest w projekcie modernizacji ulicy Gdańskiej. Rzeczywiście przewidziane do realizacji to rondo, ale to rondo ma poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu, natomiast nie poprawi przepustowości, ponieważ do tego ronda trzeba dojechać najpierw. Czy to jest to, o czym wspomniałem, kwestia przejazdu przez jeden z wiaduktów? Dopóki nie poprawimy nośności tego wiaduktu, to samo rondo niczego nie zmieni. Podkreślam, ono tylko i wyłącznie poprawi bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.